Witaj, piękna kobieto. Powiedz, kiedy ostatni raz pozwoliłaś sobie zrobić zdjęcie? Założę się, że tak samo jak 99% znanych mi kobiet uważasz, że jesteś niefotogeniczna. Uważam, że każda kobieta zasługuje na piękne zdjęcie, które odzwierciedli jej wewnętrzne i zewnętrzne piękno. Często pytacie mnie, dlaczego nie robię zdjęć mężczyznom, albo robię je tak rzadko. A odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że wolę całą swoją energię przeznaczyć na udowadnianie kobietom, że są fotogeniczne. I tobie też udowodnię. Zdecyduj się, aby zrobić sobie zdjęcie. Tu i teraz. Tak jak wyglądasz dzisiaj. Tak jak się czujesz dzisiaj. Taką, jaką ciebie kochają twoi bliscy. Taką, jaką sama siebie lubisz. Nie musisz wcale schudnąć, zrobić sobie operacji nosa albo nowej fryzury. Zrób sobie to zdjęcie dla siebie, a jeśli nie dla siebie, to chociaż dla swojego męża, dzieci, albo dzieci ich dzieci, czy następnych pokoleń, które będą chciały zobaczyć, jak wyglądałaś. Stawiam ci wyzwanie. Odważ się i stań przed obiektywem, niekoniecznie przed moim. Możesz zrobić sobie zdjęcie sama, albo poprosić kogoś bliskiego, aby ciebie sportretował. Wstaw to zdjęcie na Instagrama, Facebooka, albo gdziekolwiek indziej i oznacz hashtagiem Jestem fotogeniczna. Mam takie marzenie, aby wszystkie Polki uwierzyły, że są najpiękniejsze.